No dobra, ale teraz spójrzcie na ten kot. Czy nie uważacie, że on jest zajebisty? Zobaczcie, jak to wygląda. Wow! Cześć, tu programista Paweł. Czy wiesz, jaka jest najszybsza metoda odczytywania plików w dotnecie? W dzisiejszym odcinku przyjrzę się dostępnym metodom oraz wymienię ich plusy i minusy. Wszystko to oczywiście będzie zrobione z użyciem programowania funkcyjnego, o którym dowiedzieliśmy się w poprzednich odcinkach. Cały kod tego odcinka znajdziesz na GitHubie. Linku szukaj w opisie. Inspiracją dla tego odcinka było jedno z zadań, które miałem do wykonania w pracy. Polegało ono na utworzeniu małego programu, który będzie przetwarzał pliki CSV i wrzucał ich zawartość do bazy danych. Ograniczeniem było to, że ten program ma się uruchamiać w Dockerze z dostępną pamięcią RAM 512 MB. Oraz pliki, które miały być przetwarzane, mają rozmiar między 500 MB a 1000 MB. Czyli odczytanie i załadowanie go w całości do pamięci RAM odpada. To skłoniło mnie do sprawdzenia, jakie są inne dostępne możliwości w .NET Core. Mamy trzy dostępne opcje. Załadowanie całego pliku do pamięci RAM, w naszym przypadku to odpada. Czytanie pliku linia po linii oraz użycie stream readera, w którym sami możemy regulować wielkość bufora. Aby zweryfikować, która z metod będzie najlepiej działać w moim przypadku, napisałem prosty program testujący. Dostępny jest on tu. Ale ten program jest zajebisty. Widzimy teraz na ekranie wynik działania naszego programu, testującego różne metody odczytywania plików. Wynika z niego, że najszybsza jest metoda załadowania całego pliku do pamięci RAM, a następnie przetwarzanie go równolegle w czterech wątkach. Wynik ten jest najlepszy na moim komputerze w czterech wątkach, ponieważ mam po prostu cztery niezależne rdzenie w komputerze. Przejdźmy teraz do kodu programu. Nasza funkcja main jest bardzo prosta. Mamy główną pętlę, w której za każdym razem drukujemy nasze menu tekstowe na ekran i oczekujemy na jakąś odpowiedź od użytkownika. Następnie w zależności od odpowiedzi użytkownika tworzymy plik testowy lub wykonujemy nasz test lub zakończamy program. Na początek sprawdźmy może, jak wygląda nasza funkcja generująca losowy plik testowy. Kod ten znajdziemy tutaj w tym pliku. Jak widzicie, jest on bardzo prosty i napisany funkcyjnie. Klasa generująca nasz plik jest bardzo prosta. Składa się z publicznej metody generate, która jest odpowiedzialna za utworzenie i zapisanie tego pliku na dysku. W tej funkcji korzystamy z pomocniczej funkcji getFileContent, która jest odpowiedzialna za utworzenie zawartości tego pliku. Funkcja ta korzysta z funkcji getDataRow, która jest odpowiedzialna za utworzenie pojedynczego wiersza w tym pliku. Natomiast funkcja getDataRow korzysta z funkcji columnData, która jest odpowiedzialna za utworzenie danych dla jednej kolumny. W naszej kolumnie będziemy umieszczać GUIDy oddzielone przecinkami. W funkcji getDataRow korzystam z funkcji aggregate. Opowiem o niej w następnym odcinku o programowaniu funkcyjnym. No dobra, ale teraz spójrzcie na ten kod. Czy nie uważacie, że on jest zajebisty? Zobaczcie, jak to wygląda. Wow! Dobra, przejdźmy teraz do kolejnej klasy w naszym projekcie. Jest to klasa timer. Klasa ta jest odpowiedzialna za wykonywanie pomiarów czasu. Jest to bardzo prosta funkcja, która jako parametr przyjmuje wskaźnik na inną funkcję, czyli delegata action. Następnie tworzymy obiekt stopwatch, który jest stoperem. Startujemy go, wykonujemy naszą funkcję, zatrzymujemy i zwracamy wynik. Proste, nie potrzeba tutaj niczego więcej. Przechodzimy teraz do naszej głównej klasy, czyli program CS. Co my tu mamy dobrego? Pierwszym testem, który wykonujemy, jest to uruchomienie funkcji file readAllText. Funkcja ta zwraca zawartość pliku w postaci jednego stringa, który jest ładowany do pamięci RAM. Jest to dość karkołomne. Dlatego, aby ją przetestować, musiałem dodać dodatkową funkcję pomocniczą, która robi try-catcha dookoła niej i łapie nam wyjątki out of memory. Następną funkcją, którą testujemy, jest file readAllLines.
Funkcja ta wczytuje cały plik do kolekcji iAnnumerable, wiersz po wierszu, ale robi to w jednym podejściu, czyli ładuje cały plik z dysku do pamięci RAM. Kolejną funkcją, którą testujemy, jest funkcja fileReadLines. Funkcja ta czyta plik linia po linii i sukcesywnie przekazuje każdy wiersz do naszego kodu. Czyli nie ładujemy nigdy całego naszego pliku do pamięci RAM, tylko przetwarzamy go sobie linia po linii. Kolejną metodą, którą testuję, jest fileReader, readLine by line with buffer. Przejdźmy może do szczegółów tej funkcji, aby zobaczyć, jak ją napisałem, ponieważ jest to moja funkcja. Dobra, w tej funkcji otwieramy plik i używamy streamreadera. Do streamreadera przekazujemy parametr, w którym mówimy o tym, jaki duży bufor chcemy mieć do odczytywania pliku. I następnie odczytujemy plik linia po linii. Czyli w tym przypadku także nie ładujemy całego naszego pliku do pamięci RAM. Dobrze, wróćmy do naszego programu, do naszej funkcji głównej, która wykonuje wszystkie testy. Tak, i jak tutaj widać, wykonuję tutaj testy na różnych rozmiarach bufora. Następnie wpadłem na pomysł, aby odczytać plik i przetwarzać te dane równolegle i zobaczyć, jak to wpłynie na całkowity czas wykonania. Na samym dole naszego pliku znajduje się funkcja, która symuluje wykonywanie obliczeń i kalkulacji na danych z naszego pliku. Po prostu rozdzielamy sobie dane z naszego wiersza na poszczególne kolumny i dla każdej kolumny wykonujemy jakieś obliczenia matematyczne. Tak, aby zasymulować jakąkolwiek pracę na tych danych. I to tyle, jeżeli chodzi o mój program testujący. Jeżeli chcesz pobrać jego kod, znajduje się on na GitHubie. Link znajdziesz w opisie filmu. A teraz przejdźmy do podsumowania. Pracując z małymi plikami, możesz śmiało korzystać z metod readAllText lub readAllLines. Zczytają one zawartość całego pliku do pamięci RAM, a następnie będziesz mógł go przetwarzać. Gdy pracujesz z dużymi plikami, powinieneś skorzystać z metody readLines, która będzie wczytywać plik linia po linii. Gdy dodatkowo zależy Ci na wydajności, powinieneś skorzystać z przetwarzania równoległego. Pamiętaj, że cały kod z dzisiejszego odcinka znajdziesz na GitHubie. Link w opisie filmu.